Po prostu oszaleję, jak będą mi wstawać w środku nocy te gałgany jedne, potworne. Mech! I co ja mam z nimi robić? Kto mi powie? Jednakże witam was serdecznie w kolejnym odcinku Stła Biedaków. Jesteśmy dzisiaj u przyjemniaków. Tak. A dzieciom się nie zmieniły nazwiska tak w ogóle. Brzmi spoko. Archie postanowił wstać w nocy, odebrać telefon i iść się wykąpać, więc taka sytuacja. Oczywiście ten też Gałgan jeden nie śpi razem ze swoją żoną. Bo po co? Jak oni mnie wkurzają tym, to nie macie pojęcia. Nadal nie możesz spać? Czy zaraz to może... Chociaż zróbcie sobie jakiś barabara, nie wiem. Masakra, bo ta też się już wyspała, nie? A jest dopiero północ. My dogramy oczywiście do jej urodzin. Także tak, no praca. Dopiero drugi poziom. Why go why? Czemu mi tak kiepsko idzie ta praca? To nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ty tutaj z Jasmine, bo ona ciągle będzie mi Angelikę przypominać. A ty z Karoliną. No dobra. Zobaczymy. No i tak na razie dogramy tylko do urodzin Marysi i to będzie ostatni odcinek z przyjemniaków. A czy jak typowy nastolatek całą noc spędził przed kompem. Także tak, mamy jakieś resztki, to niech wezmą sobie resztki. Ty możesz zrobić sikun. On już 5 godzina, to mogą wstawać, bo wiecie, szkoła, te sprawy trzeba się ogarniać. Tutaj mamy tylko jedną łazienkę, więc pójdziesz na dół. Właśnie, jakie wy macie, drodzy bracia, relacje między sobą? Chyba dobre w miarę, jak tu patrzę. Z Lincolnem masz takie słabe. Może coś z nim zrobisz? Podziwiaj brata. Jakiś dowcip mu opowiedz, jakieś, rozmawiaj o hobby. No bo nawet mogą ze sobą walczyć, więc trzeba im troszkę podnieść te relacje zdecydowanie. Jeszcze mają godzinę do szkoły, więc... Mogą tu opracować. Nawet nie wiem, czy ja w poprzednim odcinku nie chciałam tego zrobić, tylko po prostu nie starczyło mi czasu. Lincoln i Markus, widzę, zostali po szkole w jakichś tam grupach. I Archie tylko wrócił w sumie zadowolony ze swojego życia. Przecudownie, więc spoko. On by chciał iść do szkoły prywatnej? Myślę, że może nie odrobimy dzisiaj lekcji, żeby trochę im te oceny spadły. No nie mogą być idealnymi uczniami, no. I sobie skorzysta i pogra w grę, bo ma ochotę, widzę. Tak. Aha, pod nieobecność Marysi. Markus, nie Markus, tylko Mateo. Ciągle będę mylić. Wyremontował jej kuchnię w prezencie kurde blaszka i zapomniał o zlewie. Ja zapomniałam. Tak wiecie, po prostu na szybko miałam ochotę coś tutaj zmienić, bo... Nie oszukujmy się, kuchnia przyjemniaków i w ogóle wystrój tego domu to jest jakiś... A jakaś katastrofa, no ale nie mam po prostu kiedy remontować tych wszystkich domków, żeby jakoś wyglądały, więc no musimy się tak przecierpieć po prostu i tyle. Wybije ten punkt, a potem będzie ćwiczył na tym drążku, bo on ma być baleriną męską. Nie, jak się nazywa balerina? Prima balerina, tak? Nie, nie baletmistrz, aha. Facet to baletmistrz, a... O, kogo przeprowadził Markus? Jestem bardzo ciekawa. To jest Markus? Boże, ja po prostu nie ogarniam. Gdzie są drzwi? Chciałeś wywalić śmietnik? Bardzo się cieszę, że ci się to udało. Lincoln? Aleksandra przeprowadzili, ej! Spoko. Otwórz zamek, już ci otwieram zamek. No patrz. Może nie będę przedstawiać Marysi, tylko po prostu
Rodzaj sprośny. Nie no, oni są tylko przyjaciółmi. Miałam przez chwilę takie wytyfy, nie? Stary, możemy porozmawiać ze sobą? Czy coś? Przyszedłeś do mnie, możemy razem spędzić czas? A czy Aleksander nie miał być gejem? Ja już naprawdę nie pamiętam. Zdecydowanie za rzadko, moi drodzy, ja tutaj... Za rzadko nie wiem, bo wszystko zapominam. Kusi to wszystko, kusi, naprawdę. W sumie Aleksandrowi nie wyszło z tamtą laską, więc... A Karolina nie chciała. W sumie, jakby tak... mogliby mieć taką potajemną relację. Bo Markus mógłby grać na dwa fronty. A przyjrzyj się mu, zobaczyć się w ogóle podoba. W ogóle przypomniało mi się teraz a propos, że miałam ściągnąć moda na umiejętności na parcelach publicznych. Znowu zapomniałam o tym. A ty może byś coś innego porobiła? O właśnie. Na przykład. Bo ja chciałam zobaczyć w końcu. Miałeś się mu przyjrzeć, tak? Nie pamiętam, czy on ci się podobał, czy nie. Chyba nie. Bo wy... Tak mi się wydaje. Ale tam chyba... Jak on miał na imię ten syn Liliany? Czy my go znamy? Wydaje mi się, że go znaliśmy. Boże, znowu przegapiłam to. Przyjrzyj się mu jeszcze raz. On był takim lądasem. Błażej miał na imię? Czy jakoś tak? Dobra, nie wiem w końcu, czy mi się podoba, czy nie. Tańcz razem. Jak on miał... Jakie bliźniaki tutaj? No i co, Markus? Będziesz próbował coś z tym ćwirem? Pewnie się nie zgodzi na takie objęcie. A na jakiś flirt po prostu, zwykły? Słodkie słówka mu wyszepcz. Aleksander, gdzie żeś polaz? Aha, flop. Okej. Rozumiem. Dobra, Mateo awansował. Więc bardzo spoko. I co on marzy? Żeby sobie zrobić kawę. No każdy ma jakieś marzenia. Chcę zobaczyć, czy im wyjdzie flirt. W ogóle. Jakkolwiek. Poznać kogoś nowego byś chciał. W ogóle masz bardzo niską aspirację, bo ty jesteś... odszczepieńcem. Aha, on szedł na dół, ty szedłeś na górę. Dobrze wam idzie. Takie podchody. A patrzcie, jak no Aleksander ciągle ma szyi matki zarywa, no. Stary. Będzie coś z tego? Jezus Maria, chyba coś z tym będzie. Może Aleksander pod... No nie wierzę. Nie wierzę, nie. A on się od razu w nas zakochał. Tak od razu? To jest przeznaczenie. Taki mały myk, bo ja nic nie widzę, okej? A mnie druga jakaś musi być, nie? O, jak uroczo. Normalnie nie spodziewałam się tego, nawet ja, szczerze mówiąc. W całym namiętnie. Nie spodziewałam się tego po Markusie, szczerze mówiąc. Ciekawe co na to Karolina. No ale szybko się tego nie dowiemy. Przynajmniej Aleksander będzie szczęśliwy, co? O, a ten jedyny twoje przyjęcie, Lincoln, to że w ogóle lampa jest tak, nie taka jak byś chciał? Serio? O, na pewno i stałą sympatię. Aleksandrze, jesteś dla mnie stworzony. Bądźmy razem. O, gdzie on jest? Aleksander, Aleksander, nie zabijaj się, please, pożegnajmy się. Idź już do domu, bo już późno. Tam ojciec się o ciebie martwi pewnie i twoja nowa macocha.
czułe pożegnania. Nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy. Ty nie pływać, tylko też iść spać. W ogóle nie jest szczęśliwy. Boże, pingwin wiosną? Wytyfy. Może tak długo mamy tą wiosnę, że... O, a ty możesz ten... Tutaj z Jasmine coś potentegasować. Jak masz takie romantyczne pragnienie. Ale widzę, że poszedłeś podjadać po prostu lodówki. A może podasz... płatki. Dla wszystkich. A nie pijasz z kartonu. Co to jest? Zachowanie, mój drogi. A on ma dzisiaj... Nie, on idzie dzisiaj do pracy normalnie. Aha, bo on się zmienił godziny, świetnie. No, szczyt kariery, to mam nadzieję, że ci się uda. Dobra, chłopaki, idą do szkoły. Ty też już idź. O nie, Marysia ma jakiś ten... Jezus Maria, nie wiem, znowu ją zredagują, albo coś się stanie. Na pewno tak będzie. No, widzicie, odesłana przy... Oto odpowiedź, dlaczego Marysia nie awansuje, nie? Ten Jarosław to jakiś staruch i nie wiem, co on tutaj w ogóle robi wśród młodzieży. Jakiś pedofil. Stoisz najbliżej telefonu, to odbierz. W sensie... W ogóle stoisz, bo twój brat siedzi, więc idź odbierz. Ale to jest fajne, że oni takiego kroka dają przez tą grę, a nie, że ten... Tu już się robi zbyt tłoczno, moi drodzy. Weź rachunki. Panna Nina wpadła w odwiedziny. Spoczko. Weź, nie wiem, zrobię wam randkę i wam się poprawi. Randka to jest najszybszy sposób na poprawę nastroju. Jaki Szczepan tutaj jest? Aha, bo on tu idzie. Dobra. Plotkuj. Ale widzisz, że oni spędzają razem czas. Możesz się przyłączyć? Czy ktoś mi wyjaśni, dlaczego oni tutaj wchodzą jak do siebie? O co tutaj chodzi? Wiem, że tu jego syn jest, no ale to... Czy tego upoważnia? Nie kułam tego. Zupełnie tego nie kułam. No to w takim razie... sobie rozmawiajcie. Zaraz tutaj się nabijemy relacji. No, z najlepszym przyjacielem to troszkę potrwa. Ile tu się w ogóle dzieje? Wszyscy... przyprowadzałem jakichś kolegów, koleżanki. O, randka marzeń. To będzie ciężkie bardzo do wykonania. No właśnie, bo zobaczcie, jest... Jakie oni w ogóle mają problemy? Przedstaw go... A nie. Myślałam, że możesz przedstawić go ojcu, ale nie możesz. Co tam jej gratulujesz? Ona już idzie. Weź ty jej nie podrywaj, tylko idź do domu. Dziwe, że się wszyscy porozchodzili. Proszę wracać. Nie ma komputera, stary. Idź się odpręż. I ty też się odpręż. Bo już denerwujecie. Brat wyjął żarcie, więc zapraszam. A ty sobie odebrzlech ci dobrze. O, wy sobie możecie razem spędzić czas, poobejmować się, pocałować, gorące pocałunki, bara bara. Wszystkie resztki wyjedzone, Maryśka musi jutro zacząć gotować. Tak się składa, że Marysia ma dzisiaj wolne, więc może robić imprezę rodzinową bez problemu. Wow, jaki Aleksander dał nam prezent w ogóle. Wow. Aż takie prezenty się dostaje za udane randki od nastolatków? Nieźle. I gdzie to będzie? Gdzie ja to będę miała? Gdzie to akwarium jest? Ej. Mówiłeś, że dasz mi akwarium. I nie dał.
Jak tak można? Okazuje się, że Marysia nie jest zbyt udolną kucharką. To chyba Mateo jest. Nie. Aha, to super po prostu, nie? Czy ta Marysia w ogóle coś potrafi w tym życiu osiągnąć? Nawet gotować nie umie. Jeszcze zanim dostawisz do piekarnika, odbierz, bo wnuk dzwoni. Może tym razem ci się uda? Brawo, Maryśka, brawo! Ej, jest to akwarium, on nam je postawił tutaj przed domem, serio? A ja szukałam tego w wyposażeniu, nie? Masakra. Postawimy na górze. Kogo znowu przyprowadziłeś? Znowu Aleksandra, jesteś uzależniony od tego Aleksandra. Wszyscy jesteście uzależnieni. Poczekamy jeszcze tylko, aż Mateo wróci z pracy. Wiadomo. O! Znowu przyprowadził Tom. No i super, on ma w ogóle już karierę. No pięknie, a Marysia dalej. No, ładnie pachnie, ale my tu robimy imprezę. Zostaw tą minę. Chodźcie na urodziny. To jest ważny dzień dla Marysi. Zostaje seniorką. Ostatnie zbliżenie. Już nie będziesz taka piękna, moja droga. Każdego z nas to czeka. No. A ten bezczelnie jeszcze się podkuchuje w tej minie. Wow! Wow! Pokaż się! W sumie fryzura ci się nie zmieniła, tylko trochę ubrania. Och, kurde. To jest wielki, po prostu moment. Miłowie. Oj, nie chciałam robić tego. Chcę żyć życiem lepszym niż mierne. Miejmy nadzieję, że dalszy ciąg mojego życia będzie lepszy. No chyba nie miała najlepszej aspiracji, no ale cóż. Ale nie, zapomniałam zupełnie o tym. Ale tu gorąco. O, gratuluję nam miłości. Jakie to było słodkie, Archie. Zjadła torta, ale ona by zjadła naleśniki, więc niech nie woda. Tak, braciszku, zakochałeś się. O, fajne to jest takie. O, a jemu się nie podobało. Proszę się objąć. No, no. I jest zgoda. No. I mamy, moi drodzy, starą Marysię. Niech ona... Aha, nie ma już tego ubrania codziennego. Będę musiała jej kupić. Trudno. Chyba, że może. A zobaczmy. Niech sobie zaprojektuje, jak gdzie. Dosyć tego, Mateo. Ja tu wszystko widzę. Za dużo sobie pozwalasz. Z tą... Proszę ją wyprosić. Marysia się postarzała, a ten już to. Żeby nie było zaraz powtórki z przyjemniakiem. Tak jak z tamtym. Dobra, okazuje się, że nie można mieć innych kolorów włosów dla staruszków, więc no... No trudno, no. No dobrze, w każdym razie my tutaj już... sobie wszystko... załatwiliśmy. I będziemy kończyć powoli. O, Marysia dostała nową kuchnię i już jej przeszkadzają, kurde, tanie blaty, tak? Skandal. Myślę, że w tym odcinku też się sporo wydarzyło takich nieplanowanych rzeczy, jak na przykład, kurde, romans Markusa z Aleksandrem. Nie planowałam tego, no ale to aż samo się prosiło przez się. Simsy czasem sugerują takie rzeczy, jak widać. Chyba ci idę ustawiłam to akwarium. Nie, dobrze. To uzupełnienie. No. I dostaliśmy akwarium od Alka. Także spoko. No i tak. I to był oczywiście ostatni odcinek z przyjemniaków w tej rozgrywce takiej, nie wiem jak to powiedzieć, przedstarczej. Bo jak już mówiłam, gram nimi do tego momentu, aż się zestarzeją, żeby wyrównać wiekiem z Balminą,
a potem po prostu będę grała wszystkimi rodzinami na zmianę, kontynuując te pokolenia. Tak, także tak. Mam nadzieję, że takie coś wam się podoba, bo mi się bardzo fajnie gra tymi rodzinami, a żałuję, że wcześniej nie grałam w ten sposób. No ale to nic. Wszystko jest do nadrobienia, mam nadzieję, że będzie tylko coraz ciekawiej z moimi pomysłami i fabułami, także no ale okej. Tutaj widzę, chyba ktoś się w berka bawi, czy coś tam, tak by biegli fajnie. Widzicie, simy mają co robić, zobaczcie, o, bawią się świetnie, tutaj kumple widzę. O, wszystko, przyjaźń taka na maksa. Bardzo mi się to podoba, jest bardzo przyjemnie i wesoło. No, no, to ja wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach już z innymi rodzinami. Trzymajcie się i pa, pa!